Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, jestem w trakcie prasowania. Pierwszy raz w życiu prasuję prasą do małych snopków, do małych kostek. Pracę pożyczyłem od Wojtka. Miał on przyjechać, ale wybrał się powczasować trochę. No a ja prasuję. Drugi rządek dopiero jadę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to dobrze robię, no ale słomę gdzieś tam trochę takie mijaki zrobiłem, bo ten pokos jednak jest troszkę szerszy. Słowa trzeba troszkę zwolnić. O, dobra. Także wiem, że na pewno są osoby, które zdecydowanie lepiej by to robiły. No ale co mam tu mówić, to jest mój pierwszy raz w życiu. Grunt, że idzie do przodu. Halo? Tu tylko. Gdzie? Ja jeszcze tam koło stawu z tyłu? No nie, no tu tak odtąd do stawu. No. A czemu nie jest za dużo? No zobacz, jest tych pęków. Dobra. No na razie. Jest tych pęków faktycznie. Myślałem, że będzie troszeczkę mniej, bo jednak ta słoma troszkę poleżała. Zawsze jak słoma poleży, to wtedy jakby gdzieś tam ona ubywa. Nie wiem, jak to jest tam możliwe, po prostu chyba wysycha bardziej. Tej masy jest niezwyczajnie w świecie mniej, aniżeli zaraz po skoszeniu. No i dzisiaj będziemy zaraz zwozić oczywiście. Gdzieś tam koło 12. Jest 11, około 12 i mały czulek podjechać i tutaj znajomi przyjść pomóc. Także będziemy zaraz zwozić. Oczywiście jak sprasuję, zaraz też biorę widły w ręce i się tutaj bierzemy za to, żeby to dzisiaj sobie zwieźć, ale na spokojnie, nie ma tego dużo. Mieliśmy zdecydowanie więcej kiedyś i też dawaliśmy jednego dnia radę. Także tutaj jako 12 zaczniemy, to na spokojnie, myślę, do tej 18, 20 skończymy. Przez Wojtek mi tłumaczył, jak to się sznurki wiąże. Będę musiał pojeżdżać parę rządków, zobaczyć, ile było. Nie wiem, czy to zwalniać, czy nie, jak się robi taki wał, że gdzieś tam widzę, że nie chcę ciągnąć. Dla świętego spokoju wolę zwolnić, aniżeli później ją odpychać, albo coś, nie daj Boże, jeszcze popsuć. Bo nawet nie wiem tak naprawdę, co tutaj może się w niej stać, w razie gdyby coś. Tak tą prasą, powiedzmy, do okrąglaków, do balotów prasowałem. Miałem już doświadczenie, wiedziałem, co tam się może ewentualnie stać. Tak tutaj absolutnie nie mam pojęcia. Ale no nie jest to filozofia chyba jakaś. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Cyk, i snopki wypluwa. Dobra, Wojtek mówił, żeby wyłączać na zakrętach, to wyłączam. Sprzęgiełko strzela, też mówił, że tak będzie, czyli wszystko jest tak, jak mówił. Spróbujemy w ten wjechać rządek. Wczoraj obornik udało mi się wywieźć i od razu pojechałem Wojtkowi, zaprowadziłem rozrzutnik. A od niego wziąłem prasę. O kurde, nie sięgnie tutaj. Pewnie się nie powinno cofać. Strzelam, że się nie powinno cofać. O, dobra. I tak, takie zrobiliśmy machnium. Ja wziąłem prasę, on wziął rozrzutnik i każdy zadowolony. Też jest błąd, że ja robię w ten sposób. Dobra, chyba tu będę kończył, bo i tak wam za wiele tutaj mądrego nic nie powiem. Szymek chciał ze mną jeździć, ale niestety biedak wygrzebił się na podwórku, sobie małą ałę zrobił i mu chęci do jeżdżenia chwilowo minęły. Pewnie
pojęczy troszeczkę i przyjdzie. Dlatego też od razu złapałem kamerę, póki, że tak powiem, jeżdżę sam. Dobra, to by było na tyle. Chciałem po prostu pokazać kolejny etap pracy, że tak powiem, jaką wykonuję. Co prawda sam jestem w szoku, czy to już może inaczej, sam się nie spodziewałem, że przyjdzie mi prasować. No ale do wszystkiego trzeba się dostosować. I tyle. Dobra, to by było na dziś wystarczająco dużo. Także trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.